Droga S5 wiodąca z Wrocławia do Poznania to ciągle wielki plac budowy. Węzeł Widawa, znajdujący się na trasie ulicy Żmigrodzkiej, połączy autostradę A4 z autostradą A2. Jego powierzchnia wynosi 27 hektarów, samo rondo 5. Obecnie prace trwają na jednym z większych rond, na rondzie Widawa. Tam niedawno zakończyliśmy nasuwanie najdłuższego obiektu, który ma 750 metrów, MS-41, który będzie się łączył właśnie z tym węzłem. Postępy prac spowodowały też zmianę organizacji ruchu w obrębie Trzebnicy. Trasa S5 będzie liczyła niemalże 50 km długości. W tym tygodniu przełożyliśmy ruch na lewą jezdnię na 1,5-kilometrowym odcinku przy węźle Trzebnica, gdzie jest budowany nowy węzeł, który będzie bardzo dużym ułatwieniem dla kierowców dojeżdżających do Trzebnicy. Natomiast w zeszłym tygodniu przed świętami przełożyliśmy ruch na nową jezdnię na 5-kilometrowy odcinek od Korzeńska do węzła Żmigródek. Korzeńsko leży na granicy województw dolnośląskiego i Wielkopolski. Ze względu na okres zimowy prace nieco spowolniły. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że na różnych odcinkach stopień zaawansowania robót sięga od 60 do 80%. Zakończenie robót nastąpi w grudniu 2017 roku. Czas przejazdu samochodem z Wrocławia do Poznania ma zająć nie więcej niż 1,5 godziny. Dla Echo24 Marian Maciejewski.